Dzień dobry, za nami piękna polska piłkarska jesień. W ostatniej dziewiętnastej kolejce Ligi Okręgowej Rzeszów przyszło nam się spotkać z drużyną, która. Z którą dosyć pechowo zaczęliśmy zeszły sezon, a więc z rezerwami stali Rzeszów. Na pewno piłkarze chcieli troszeczkę zmazać tą porażkę, która w zeszłym sezonie miała miejsce, i udało się to zrobić, można powiedzieć, z nawiązką z tego względu, że udało nam się zwyciężyć 0 do 2 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. Jakimi piłkarzami mieliśmy okazję grać w ostatniej kolejce tej ligi? otóż w bramce Czarek Szpindor na obronie dokładnie takie same zestawienie jak parę dni wcześniej z Sokołem Oskar Cwynar Łukasz Fist, Paweł Okmugi, Hubert Rzyszkiewicz w pomocy Arek Noga z Patrykiem Wójcikiem lewa, lewa pomoc Grzesiek Miś, prawa pomoc tym razem Sławek Wójcik w ataku Tomek Walat, a taka podczepiona pod niego dziesiątka, tym razem w tej roli Patryk Nowak. Na ławce mieliśmy do dyspozycji po pierwsze trenera Kamila Droba, a także Michała Inglota, Dawida Bieniasza, Szymka Paczochę, Piotrka Balawendra i takim, takim zestawieniem rozpoczęliśmy mecz w Rzeszowie. Można powiedzieć, że mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Dosyć nietypowa, dawno nie byliśmy w sytuacji, kiedy to my raczej broniliśmy się i czekaliśmy na, na kontrataki, a drużyna, drużyna przeciwna nas próbowała rozegrać, druga połowa już całkowicie inna. W pierwszej połowie nie zagraliśmy, powiedzmy, porywająco, poprawnie w obronie, dość powiedzieć, że pierwszy, pierwszy strzał taki... Mający coś, zagrażający bram, bramce przeciwników, to była końcówka pierwszej połowy. Dobrze zaprezentowali się piłkarze, młodzi piłkarze z stali Rzeszów. Bardzo fajnie rozgrywali w środku piłkę po trójkącie na zasadzie podaj, zbiegnij i czekaj, aż dostaniesz piłkę. Niemniej ten, to, to za bardzo wiele nie stworzyło im sytuacji bramkowych. Można w ogóle, więc no do przerwy wynik 0 do 0, i, i, i wiele tutaj się nie zmieniło. Już pod koniec pierwszej połowy trener Kamil Drop sugerował naszym piłkarzom, żeby troszeczkę wyżej wyszli do pressingu z tego względu, że no czekanie na kontrataki za wiele nam nie dawało. Zwłaszcza, że no ci młodzi piłkarze może nie są jeszcze technicznie zbyt wyrobieni, ale na pewno sił i szybkości nie można im odebrać. Druga połowa już odmienna, praktycznie od pierwszej sekundy piłkarze nasi wyszli do pressingu. Widać, że w szatni trener dokładnie im wytłumaczył, co muszą zmienić. No i to dosyć szybko przyniosło efekty, bo już w 49 minucie do takiego pressingu do bramkarza wyskoczył Tomek Walat, młody bramkarz z Rzeszowa. E, pogubił się troszeczkę w wybijaniu piłku na tyle, że Tomek zablokował tą piłkę i praktycznie został sam na sam, już nie z bramkarzem, a z bramką wpakował e, tą piłkę do siatki i od tego momentu prowadzimy 0 do 1. Druga akcja bramkowa e, to był e, stały fragment gry. Rzut z rogu wykonywał sławek wójcik. E, rzut mierzony na drugi koniec, e, na drugo, drugą stronę bramki przeciwników, a do tej piłki e, lecącej dosyć wysoko wyskoczył. Tomek Walat na tyle dobrze wyskoczył, że główkował na przeciwległy słupek piłka wpadła do bramki. Prowadzimy 0 do 2. No, ukłony do Tomka naprawdę za bardzo dobrą formę. Dość powiedzieć, że w tych ostatnich dwóch meczach, we wszystkich sześciu sytuacjach bramkowych, miał, maczał on palce. Wprawdzie asyst miał trzy w, Soko w Sokołowie, niemniej ta czwarta bramka też bez niego by nie miała miejsca. Więc cztery asysty i dwie bramki. No, fantastyczna forma naszego napastnika. Wynikiem 0 do 2 kończy się ten mecz. I kończy się też nasz udział w rundzie jesiennej Ligi Okręgowej Okręgu Rzeszów. Liczyliśmy na to, że to zwycięstwo spowoduje, że odrobimy, może straty, może troszeczkę zwiększymy dystans do przeciwników, jak na złość wszyscy ci, którzy bezpośrednio sąsiadują w, nasz, w tabeli z nami, także odnieśli zwycięstwa, także wyglądało to w ten sposób, że, brat, że Błażowianka wygrała swój mecz, Struk wygrał swój mecz, tutaj mieliśmy nadzieję, że może Struk się potknie, niestety nie miało to miejsca. Jedność Niechobrzy wygrała swój mecz z Malawą, no ten wynik jest dla nas na plus o tyle, że no Malawa troszkę się z nami, od nas trochę odpadła w dół no i Włóknia Szakrzawa także wygrał swój mecz także status quo w tabeli mniej więcej zostało zachowane Mm. Niemniej mamy jeszcze, mieliśmy jeszcze kilka meczy do rozegrania. Podcast ten nagrywam w sobotę wieczorem i jesteśmy po dwóch meczach, które ze względu na, na to, że się wcześniej odbyły, miały miejsce właśnie dzisiaj. W pierwszym tym, tym meczu, jakże dziwnym, Soku Sokołów po prowadzeniu 3 do 0, przegrał 3 do 5, a grali ze stalą Dwa Rzeszów no na pewno na soku mocno niepocieszony po tym meczu, ale bardziej nas interesował mecz w niedalekiej Soninie, bo tam yy, piłkarze Sawy podejmowali włókniarza Rakszawa i to był dla nas na tyle ważny mecz, że tutaj liczyliśmy oczywiście na jakiekolwiek potknięcie i stratę punktów przez yy, piłkarzy z włókniarza i i udało się to zrobić, znaczy udało się to zrobić, udało się to zrobić piłkarzom Soninę to taki jeden z niewielu meczu, kiedy kibice zostali łańcu to, kibicują, dopingują e, piłkarze z Soniny. Hmm. Sonina wyszła na prowadzenie w bodajże 12 minucie czy 15. W każdym bądź razie zdobyli pierwszą bramkę i kilkanaście minut później na ławkę został dosłany nie na ławkę, tylko do szatni został dosłany jeden z zawodników po drugiej żółtej karcie otrzymał czerwony kartonik. Także e, większość tego spotkania e, drużyna z Soniny grała e, w osłabieniu. Niestety, z Rakszawa nie potrafił tego przełożyć ani na remis, ani na zwycięstwo. Po 90 minutach, e, wynikiem e, 1 do 0 e, zawodnicy z Rakszawy, niestety, tracą 3 punkty. Jest to dla nas dobra wiadomość. Dlaczego? No, spójrzcie w tabelę. Otóż e, jesteśmy w tym momencie na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest e, Struktyczyn, ma 39 punktów. My mamy 38 punktów. Dalej jest Błażowianka Błażowa i jednoś Niechop z 37 7 punktami. No i Włókniarz Rakszawa. Właśnie Włókniarz Rakszawa, który mając 35 punktów, tak naprawdę w ostatnim meczu spotkać się musi też zaległym, spotkać się musi z Sokołem Sokołów Małopolski. I teraz nawet wygrana nie spowoduje, że nas prześcigną. Będą mieć też 38 punktów, ale no w pojedynku między naszymi drużynami. My jesteśmy górą, więc status quo na zimę będzie, może być tylko takie, że no, czy my już na pewno będziemy na drugim miejscu, a włókniarz tak naprawdę walczy o to, czy będzie czy to trzeci, czy to piąty. Także ten mecz 22 listopada na pewno też będziemy tutaj obserwować, jaki wynik padnie. No niemniej czeka nas już teraz w tym momencie piłkarska zima. Ja bym tu chciał bardzo podziękować wszystkim piłkarzom, trenerowi za wkład, włożyli, wysiłek, który włożyli w ten sezon, przygotowania zarówno przed sezonem, jak i w trakcie już meczów ligowych, treningów i tak Bardzo to doceniamy. Wiemy, że był taki moment kryzysowy, który udało się po, pokonać. W ostatnich czterech meczach czte komplet zwycięstw, 12 punktów, także no, ciężko by to było mieć. O Oczekiwania, że wygramy wszystkie punkty, ale jak się patrzy w tabelę, to każdy, każda strata punktów tutaj jest decydująca, więc no, zwłaszcza w niektórych meczach jest bardzo duży no, dużo szkoda, że, 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 że to się nie udało. Więcej troszeczkę wygrać. Niemniej jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Rok temu byśmy w ciemno brali taką pozycję, także ta runda jest naprawdę optymistycznie nas nastraja do tego, co będzie na wiosnę. No, mam nadzieję, że wiosna nastąpi. Myślę, że już nie ma takiego zagrożenia, żeby liga miała się nie odbyć, ale naszych piłkarzy, przynajmniej niektórych, niektórzy będzie można dalej oglądać. Zamieniają korki na, na tak zwane halówki, bo już za tydzień już za tydzień 28 listopada rozpoczynamy rozgrywki w ramach drugiej ligi halowej piłki futsalu. I pierwszy mecz rozgrywamy w przeworsku. 28 listopada będziemy podejmowani przez drużynę Futsal Team Przeworsk. My tydzień później będziemy podejmować Futsal Team Zaczernie. 28 listopada szczegóły i zapowiedź na pewno będzie na naszej stronie facebookowej. Także będzie możliwość dopingowania tych naszych piłkarzy. No niestety tylko pewnie wirtualnie, bo kibiców dalej na hali też być nie może. jesteście stali tak jak my. stali, Pewnie zauważyliście, że pojawił się na naszym profilu facebookowym taki wpis o to, czy chcecie, żeby transmisje naszych meczy na miały miejsce dalej. Do tej pory prowadziliśmy w taki sposób trochę partyzancki tą, tą transmisję, no ale chcielibyśmy wejść na pewien wyższy poziom techniczny. W związku z tym padło tam pytanie, czy byście chcieli oglądać, czy ewentualnie chcielibyście w jakiś sposób współfinansować te, te nasze transmisje. No i tutaj, powiedzmy, przytłaczającą ilością pozytywnych głosów mamy na dzień dzisiejszy Świadom tak, taką informację od Was, że tak, jesteście tym zainteresowani. Czy w to pójdziemy, zobaczymy, ponieważ to jest dosyć duży koszt. Kilka dobrych tysięcy trzeba wydać, czy to na kamerę, czy na inny sprzęt, który nam umożliwi takie transmisje online. A nie chcielibyśmy w żaden sposób zubażać tutaj w budżetu klubu, ponieważ no. Wszystkie pieniądze, które chcemy, możemy wydać na, na to, żeby piłkarsko być lepszymi, to jednak warto je wydać właśnie w tą stronę. Więc na pewno, jeżeli się zdecydujemy na tę transmisję, pojawi się, pojawi się jakaś forma, prawdopodobnie zrzutki. Jeżeli będziecie zainteresowani wsparciem tego, tego, tego pomysłu, to na pewno będzie taka możliwość. Ja już dziękuję bardzo za, za te 19 kolejek, które razem tutaj spędziliśmy, analizując sobie mecze naszych, naszych piłkarzy. Myślę, że trochę mniej będzie teraz, może tak, najbliższych kolejek piłkarskich na trawie nie będzie. Oczywiście będzie futsal, na pewno krótkie informacje o wynikach też będą. No ale wkraczamy w taki sezon, gdzie będzie się mniej mówić o naszych, e, naszych e, wynikach piłkarskich trochę więcej o rzeczach piłkarskich, więc można też założyć, że, że podcasty będą troszeczkę rzadziej, bo i tematów pewnie będzie trochę mniej. Niemniej dziękuję wam bardzo wszystkim za to, że oglądacie ten, ten kanał, że odsłuchujecie na pod, podcasty w, na platformach streamingowych, czy to na stronie internetowej. Postaramy się tutaj, żeby była coraz większa jakość tego produktu i żebyście mogli być coraz bardziej zadowoleni z tego, co widzicie i co słyszycie. Ja dziękuję już za dzisiaj Odcinek. No i myślę, że w najbliższym czasie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Na pewno trzeba rozstrzygnąć konkurs z książką, i ten konkurs już myślę, że niedługo informacja pod filmem się pojawi, kto wygrał książkę. No i oczywiście będą też następne konkursy. Jakie, co będzie nagrodami? No zobaczymy, czy będziemy dysponować. Parę rzeczy już tutaj jest przygotowanych, także myślę, że obserwujcie. Klikajcie subskrypcję, tak żeby Was nie ominęła żadna możliwość wygrania jakiejś fajnej rzeczy. No i na pewno, żebyście byli dalej poinformowani tego, co się dzieje w klubie, co się dzieje z piłkarzami, co się dzieje poza klubem i tak dalej. Dzięki wielkie za, za, za ten odcinek i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, cześć.